19 maja 2023 roku na stronach sejmowych jako projekty wniesione ukazał się projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Z mojego punktu widzenia jako przedstawiciela pracodawców, w tym w pracodawców w zespole trójstronnym, w prezydium i osoby, która w ten proces legislacyjny ustawy o jakości bezpieczeństwie w ochronie zdrowia jest zaangażowana dłuższego czasu, bo z tego co pamiętam, to pierwszy projekt mieliśmy chyba około 2 lat temu. Ja go dość obszernie recenzowałem chyba na 90 stronach analizy, którą przeprowadziliśmy. Wiemy po tym, jakie były losy tego projektu, który szedł w przedłożeniu rządowym. No niestety zabrakło jednego głosu. Niestety, bo ja cały czas uważam, że bez względu na to, jakbyśmy tą ustawę nie oceniali, ile ona miała wad, ile miała zalet, to generalnie rzecz biorąc przypomnę, że ustawę jakości próbujemy uchwalić, przyjąć od kilkunastu lat. W związku z tym ja powiem szczerze, wychodzę z założenia takiego, że przyjęcie tej ustawy jest ważne. Ona jest ważnym krokiem. Ona może być lepsza lub gorsza, może mieć wady, no ale nie ma co kryć, że zawsze można ją nowelizować. Natomiast wiemy też, że nowy projekt ukazał się jako projekt w przedłożeniu poselskim, zatem będzie szedł tak zwaną skróconą ścieżką legislacyjną, nie będzie już konsultacji publicznych na szeroką skalę. On od razu trafi na pierwsze posiedzenie po nadaniu numeru do Sejmu. Czekamy na informację, kiedy ten numer zostanie nadany i kiedy ten projekt pojawi się na stronach, kiedy pojawi się informacja o tym, że odbędzie się pierwsze czytanie tego projektu w Komisji Sejmowej Zdrowia. Natomiast bez względu na to, kiedy to będzie, wydaje się, że wszystko wskazuje na to, że ten projekt zostanie uchwalony w tej kadencji. Zatem jeszcze w tej kadencji będziemy mieli nowy projekt ustawy jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta i drugi projekt, który trochę wcześniej się ukazał, bo to jest projekt, który uzupełnia ten projekt, to jest projekt o funduszu kompensacyjnym. Przypomnę, że zgodnie z tym projektem o funduszu kompensacyjnym następuje nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i cały fundusz kompensacyjny będzie prowadzony przez Rzecznika Praw Pacjenta. Wszystkie postępowania dotyczące wypłaty z funduszu kompensacyjnego będą prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta, co wydaje się rozwiązaniem dość dobrym, powiem szczerze, w szczególności, że Rzecznik Praw Pacjenta ma już dzisiaj dość duże doświadczenia w prowadzeniu tego typu funduszy i wypłat i prowadzeniu postępowań, bo przecież prowadzonych jest kilkaset postępowań dotyczących funduszu szczepionkowego, czyli występowania zdarzeń niepożądanych w związku ze szczepieniami. Zgodnie z nową ustawą o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, która niedawno weszła w życie, powstał fundusz dotyczący właśnie funduszu kompensacyjnego dla uczestników badań klinicznych. No i to byłby trzeci fundusz kompensacyjny, co z punktu widzenia jakby właśnie doświadczenia prowadzenia tych postępowań i funduszu kompensacyjnego przez Rzecznika Praw Pacjenta wydaje się naprawdę rozwiązaniem dobrym. Jak widać te postępowania, bo ja też miałem okazję rozmawiać na ten temat z Rzecznikiem Praw Pacjenta, z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, te postępowania dotyczące funduszu kompensacyjnego szczepionkowego prowadzone są dość sprawnie. Z tego co pamiętam, to już chyba kilkaset takich środków finansowych z tego funduszu zostało wypłaconych. I wszystko wskazuje na to, że to jest dobry model postępowania, dobry urząd, który to ma prowadzić, więc to jest nowelizacja zdecydowanie, która idzie w dobrym kierunku. Co do samego projektu ustawy jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta, tak jak wiemy, wszyscy mieliśmy masę wątpliwości. Tamten projekt był dość powszechnie krytykowany, głównie za takie elementy jak wprowadzenie tej zasady non-fault, co do której izby lekarskie miały dość duże wątpliwości, że to nie jest to, czego oczekiwano. No i oczywiście kwestia, która była kontestowana przez większość interesariuszy na rynku ochrony zdrowia, no to kwestia likwidacji Centrum Monitorowania Jakości, które dotąd prowadziło postępowanie akredytacyjne. No i tutaj chciałem Państwa uspokoić o tyle, że po pierwsze non-faultu nie ma w tej ustawie. Co więcej, minister zdrowia zarządzeniem, które chyba zostało opublikowane w zeszłym tygodniu już w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia, powołał specjalny zespół, który ma się zajmować, interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą w zasadzie wszystkie izby zrzeszające zawody medyczne, od izb lekarskich poprzez izby fizjoterapeutyczne, pielęgniarek i położnych i one będą pracować nad wypracowaniem tego modelu, który ma być potem wprowadzony ustawowo jako model non-fault. No, jak rozumiem, nie tylko dla lekarzy, ale w ogóle dla osób wykonujących zawody medyczne, co jest o tyle istotne, że przypomnę, że dalej mamy w procesie legislacyjnym już w Komisji Sejmowej projekt ustawy o zawodach medycznych, więc to będzie miało dość istotne znaczenie z punktu widzenia tej ustawy. No i nie ma też w ustawie likwidacji CMJ-u, czyli CMJ jako ta jednostka, która ma prowadzić ewentualnie audyty akredytacyjne, pozostaje. Tutaj oczywiście pozostaje kwestia, w jakim kształcie ona pozostanie, no bo na dzisiaj przypomnę, że to jest zakład budżetowy,
i tak to na dzisiaj zaplanowało Ministerstwo Zdrowia. Być może warto by było tutaj przemyśleć, żeby to była inna forma niż zakład budżetowy, dałoby to większe możliwości z punktu widzenia funkcjonowania Centrum Monitorowania Jakości, pobierania opłat za prowadzenie postępowań akredytacyjnych. Natomiast w samej ustawie są takie trzy podstawowe elementy, można powiedzieć, istotne. Pierwszy to jest element, który wiąże się z jakością, to jest autoryzacja. Autoryzacja jako ten element, który będzie warunkował możliwość uzyskania środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Autoryzacja przewidziana jest dla szpitali znajdujących się w sieci. Szpital, który nie przejdzie takiej autoryzacji, no, nie będzie mógł uzyskać takich środków finansowych w ramach sieci szpitali, co automatycznie będzie powodowało oczywiście tę sytuację, że będzie z tej sieci szpitali wyłączany w zakresie, w jakim autoryzacji nie uzyska, no bo tutaj autoryzacja będzie przyznawana pod kątem pewnych profili medycznych, zakresów, a więc może się zdarzyć tak, że jakiś szpital uzyska tą autoryzację w pewnym zakresie, a w pewnym nie. Minister na szczęście w tym zakresie, moim zdaniem słusznie, przewidział sobie pewną możliwość ekstraordynaryjnego działania. To jest takiego, że w sytuacji, w której no, dany szpital na przykład nie spełni tych warunków autoryzacji, to minister na rok może taką autoryzację warunkowo przyznać, w szczególności ze względu na sytuację związaną z jakimś ograniczeniem udzielania świadczeń na danym terenie. Więc możemy sobie wyobrazić sytuację, w której szpital powiatowy, jedyny w danym powiecie czy na danym terenie, nie uzyska takiej autoryzacji ze względu na to, że nie spełni w jakiejś specjalizacji kryteriów autoryzacyjnych. Minister zdrowia, uznając, że to by prowadziło do istotnego ograniczenia świadczeń zdrowotnych na tym terenie, może taką autoryzację na rok udzielić i oczywiście dać temu szpitalowi czas na dostosowanie się do tego, żeby on tą autoryzację spełnił. Więc no to jest dość dobre rozwiązanie. Autoryzacja będzie wydawana w drodze decyzji administracyjnej, oczywiście ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego, jakie wiążą się z wydaniem takiej decyzji. Drugi element, który jest elementem dość istotnym jakości, to jest element związany z funkcjonowaniem wewnętrznych systemów jakości, no i monitorowaniem działań niepożądanych w szpitalach, przy czym przypomnę, to jest dość istotna zmiana w stosunku do projektu ustawy, który był poprzednio, ponieważ tamten projekt zakładał powstanie centralnego rejestru zdarzeń niepożądanych, no i obowiązek zgłaszania tych zdarzeń maksymalnie w terminie 72 godzin od dnia wystąpienia tego zdarzenia lub też od dnia rozpoznania, że takie zdarzenie niepożądane wystąpiło. Tutaj nie ma takiego obowiązku, czyli ten system zdarzeń niepożądanych będzie, ten system monitorowania wewnętrznego będzie oczywiście systemem obowiązkowym do wprowadzenia i za to będzie odpowiedzialny kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Natomiast na dzisiaj nie wprowadzamy rejestru. No wydaje się, że ministerstwo być może dość słusznie uznało, że nie jesteśmy gotowi jeszcze dzisiaj na rejestr i że trzeba by dopracować zasady odpowiedzialności non-fault, żeby też wprowadzić to obowiązkowe raportowanie w terminie 72 godzin. Natomiast z tego, co pamiętam, w projekcie ustawy jest zapisane, że do połowy 2024 roku podmioty wykonujące działalność leczniczą, to również w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli tych pozyskujących środki publiczne, będą musiały w takie systemy wewnętrzne monitorowania jakości wprowadzić, no głównie w zakresie właśnie rozpoznawania zdarzeń niepożądanych i przeciwdziałania takich zdarzeń, powstawaniu takich zdarzeń niepożądanych. I no, w takim wypadku, jeżeli te systemy wewnętrzne zostaną wprowadzone, tak jak tutaj ministerstwo zaplanowało do połowy 2024 roku, no to jest potem jakby możliwość na bazie wypracowania rozwiązań non-fault i następnie właśnie wprowadzenia tych systemów wewnętrznych, jest możliwość potem wprowadzenia już obowiązkowego rejestru i obowiązkowego raportowania zdarzeń niepożądanych. No i oczywiście zostały przewidziane jako trzeci element akredytacja. Decyzję akredytacyjną będzie wydawał minister zdrowia. Tu jest pewna zmiana. Przypominamy, że w poprzednim wersji ustawy miał być to NFZ. Tutaj jest to wprowadzone w randze ministra i wydaje się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. My żeśmy jako te osoby, które brały udział w procesie legislacyjnym, jako przedstawiciel pracodawców, też postulowałem o to, że no nie powinien tego robić Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli jednostka, która jednocześnie daje autoryzację, płaci za świadczenia zdrowotne, przeprowadza postępowania i kontrolę wykonywania świadczeń zdrowotnych. W związku z tym wydaje się, że przyjęcie, iż tą podmiotem, który będzie wydawał decyzje akredytacyjne, będzie minister zdrowia, jest to dobre rozwiązanie. Dobrym postulowanym rozwiązaniem jest również właśnie pozostawienie Centrum Monitorowania Jakości jako tego podmiotu, który będzie prowadził właśnie te postępowania związane z audytem akredytacyjnym. Natomiast oczywiście wprowadzono również Radę Akredytacyjną, która będzie wydawała
wytyczne dotyczące tej akredytacji. Minister przewidział przepisy przejściowe, które wskazują, że te podmioty, które uzyskały akredytację, tą akredytację będą miały na czas udzielenia tej akredytacji, a wszystkie postępowania, które się toczą w przedmiocie wydania akredytacji, będą kontynuowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tutaj wydaje się, że z punktu widzenia pracodawców my zastanawialiśmy się nad takim rozwiązaniem, żeby być może, jeżeli już pozostawiamy CMJ, co jest rozwiązaniem dobrym, bo CMJ ma swoje doświadczenia w zakresie prowadzenia audytów akredytacyjnych i ci ludzie, którzy tam pracują, to być może dobrym rozwiązaniem byłaby zmiana formy prowadzenia. Dzisiaj CMJ jest powoływany zgodnie z przepisami o finansach publicznych z zakładem budżetowym, co w pewien sposób ogranicza jego możliwości samofinansowania się z opłat za postępowania akredytacyjne w związku z audytami. Więc być może tutaj warto by było, i to podpowiadaliśmy też Ministerstwu Zdrowia, żeby przemyślało nieco inną formę funkcjonowania CMJ-u, nie jako zakładu budżetowego, a być może jako innej jednostki, również w ramach finansów publicznych, ale takiej, która łatwiejszą miałaby możliwość pozyskiwania środków z opłat za postępowania akredytacyjne. I to można powiedzieć tak w dużym skrócie, to co się dzisiaj dzieje w legislacji i to co się dzieje w zakresie nowych projektów ustaw, czyli poselskich projektów. Mam tu na myśli ten projekt poselski dotyczący właśnie funduszu kompensacyjnego i nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak i ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Ja powiem szczerze, że moim zdaniem to jest dobry krok. To znaczy przyjęcie tej ustawy tak, nawet z takim założeniem, że ona będzie potem nowelizowana, trzeba będzie stworzyć rejestr, jest, jak to powiedział pan minister Adam Niedzielski na ostatnim spotkaniu z pracodawcami w Lewiatanie, które miało miejsce około 2 tygodni temu w takim dość wąskim gronie, jest jednak dobrym krokiem, jak to pan minister ładnie określił, w stronę kultury jakości. Ja też jestem akurat jako pracodawca zwolennikiem kultury jakości i wdrażania jej. I wprowadzenie tych rozwiązań być może nie jest idealne, być może nie zaspokaja wszystkich naszych oczekiwań, ale w mojej ocenie osobistej jest to krok w dobrą stronę. Ja jestem ewidentnie zwolennikiem przyjęcia tych rozwiązań i uważam, że przyjęcie takich rozwiązań, które potem będą rozwijane, które będą ewaluowały, nad którymi będziemy pracować, żeby być może poszerzać kryteria jakościowe, prawda? Bo no te kryteria jakościowe dzisiaj są dość wąsko określone. Ja też postulowałem, powiem szczerze osobiście, żeby te kryteria jakościowe zwiększyć chociażby o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i opisk ryzyk na poszczególnych stanowiskach, które bezpośrednio przekładają się na jakość wykonywania świadczeń zdrowotnych, bo według tego, co informuję, o czym informuje Państwowa Inspekcja Pracy, mamy z tym duży problem. Proszę sobie wyobrazić, że ponad połowie skontrolowanych jednostek w tym szpitali, to jest coś szokujące, to są dane oficjalne Państwowej Inspekcji Pracy za 2021 rok, one są ogłoszone na stronie Państwowej Inspekcji Pracy w formie sprawozdania, połowa podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą na podstawie środków publicznych nie przestrzega w swoich podmiotach zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. To jest szok po prostu. To jest szokujące. Nie przestrzega na przykład opisu ryzyk na stanowiskach pracy. Chociażby takich, że, i to wiemy notorycznie oczywiście, bo to zgłaszają zawody medyczne, takie jak pielęgniarki czy ratownicy medyczni, chociażby z przekraczaniem dopuszczalnych norm udźwigu w kilogramach, chociażby związanych z tym z przenoszeniem pacjentów. My mamy z tym notoryczny problem. Więc my też postulowaliśmy w ramach tego projektu, żeby ewentualnie poszerzyć te kryteria jakościowe właśnie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i opis ryzyk występujących na stanowiskach poszczególnych, no chociażby właśnie z tymi postulatami, które wynikają ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy. To by się przydało już dzisiaj, w szczególności, że to ma bezpośrednie przełożenie na jakość wykonywania świadczeń zdrowotnych, no bo jeżeli pielęgniarki przekraczają te normy udźwigu dopuszczalne, chociażby pacjentów czy ratownicy medyczni, to wiemy, że możliwość wystąpienia zdarzenia niepożądanego jest dużo większa w tym przypadku. No więc czekamy teraz tylko i wyłącznie na to, żeby na stronie internetowej, żeby pojawiła się informacja, że mamy już numer druku sejmowego i kiedy będzie pierwsze czytanie. Myślę, że tutaj razem z naczelnym redaktorem Krystianem Lurką będziemy Państwa informować o tym, co się dzieje, bo niewątpliwie będą to jedne z najważniejszych, być może ostatnich już takich zmian, które dokonają się jeszcze przed wyborami w 2023 roku.